Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam cię widzę bardzo serdecznie, CSGO Skins oczywiście. Dzisiaj zaczynamy sobie tutaj bitewką. Widzę, że fajny tutaj feature wleciał, że można sobie sortować te skrzynki, więc super sprawa. Zaczynamy podbustowaną anarchią, do tego podbustowany beast case i podbustowany pool case. Ale czekaj, bo ja tu trochę chyba przesadziłem. Nie chcę wszystkiego od razu tutaj pakować w bitwę, ale zróbmy sobie coś takiego. 2200 zł. Witam bardzo serdecznie. Przypomnę o konkursie na skina. Sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, jak oczywiście chcesz wygrać. Dodatkowo oczywiście komentarzyk zostaw, dołącz na Discorda i użyj oczywiście kodu CROXY na CSGO skinsie. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz oczywiście tutaj magiczny zielony plusik i kodzik CROXY przez 2x wpiszesz, a daj ci skrzynkę na start za free. No i oczywiście 10% więcej do każdej wpłaty. Kodu możesz używać sobie dowoli, więc zapraszam serdecznie do wzięcia udziału. Skrzynki jeszcze 3 przed nami, póki co żadnych tutaj uniesień nie mam, 544 zł. No i skrzynki teraz właśnie basenowe, zobaczmy jak nam tu pójdzie, na nich jest Vulcan 675, więc bardzo tutaj odjeżdżamy mojemu przeciwnikowi, ta MK, ale to będzie wszystko dla nas, to jest 2000, jest to minus, tak, jest to 9 zł na minus z tej bitwy, więc nie podoba mi się to, dlatego trzeba tutaj coś innego stworzyć, na przykład Marble Fade może 4%, no miałem nie tykać jej przez kilka dni i się tutaj dostosowałem, tak, jak powiedziałem to oczywiście zrobiłem i zobaczmy czy będzie odczarowanie na tej bitwie, tej oczywiście skrzynki procentowej, bo no nie ukrywam. Okej, już pierwsza tej kosa w pierwszym otwarciu, no ale to nie jest kosa, po którą przyszliśmy. No jeżeli spadnie jeszcze jedna, to spoko, bo wtedy dwie to jest jakby wartość takiej jednej. No chociaż niekoniecznie, bo dwie takie kosy, no 2,5 by musiały polecieć, okej. Więc zobaczmy, jest kosa dla mojego oponenta również, więc fajnie jakby tutaj nam spadł ten Huntsman mimo wszystko, no i mamy go i zobacz, 3 skrzynki do końca i nam spada ten jeden Huntsman, więc 2147 zł już na naszym koncie, no i oczywiście kosę tutaj od naszego oponenta dostaniemy, więc prawie 3 kafle, no i tak ta bitwa się kończy, więc jak najbardziej na plus, 700 zł tylko wydaliśmy, więc jest to 2000 na plus, więc no zawsze miałem łeb do interesu gość, tak? Skrzynka teraz może z nożem. Niech będą dwie takie, jedna tutaj ulepszona i jedną chciałem rzucić tutaj też tą normalną. I do tego dorzuć jeszcze skrzynkę Bravo i skrzynki Weapon w sztukach 3500 zł. Taka bitwa, więc zobaczmy jak nam pójdzie. Dorzucamy oczywiście jakiegoś randomowego bota, nie ma na co czekać, bo czas to pieniądz, a hajs się musi zgadzać, tak? Skrzynia z nożami jako pierwsza, tutaj chyba Crimson Weby. 550 zł, więc nie jest to jakoś giga, nie wiadomo jak wielka przewaga. Ten Huntsman jestem ciekawy, 700 zł, okej, no Huntsmany to jednak są trochę, no półkę wyżej noży niż te właśnie Shadow Dodgery i tak dalej. Ojej, kurczę, ja myślałem, że to są identyczne stany, ale nie, no dobra, w sumie jak się spojrzeć to okej, jestem w stanie powiedzieć, że to jest minimal wear. Zobaczmy, teraz skrzynki Bravo 1, no i weapon case'y, tak, tam mamy do trafienia case Hardeneda. Więc no taki kałach, case Hardened by nam tutaj na pewno pomógł, no ale no nie pomaga nam Darkwater, przepraszam. 2800, zobaczmy ostatnia skrzynia, no i się tu nic nie zmieni, no jest tylko USP 3200 i samu nas opierdzieli, zostało nam 2400, więc bitewkę sobie tutaj stworzę, bo czemu by nie, na przykład na skrzynkę procentowo, no może nie 3% na Hydra, ale niech będzie tutaj procentów 2. I taką bitwę mogę sobie załadować, dodam sobie jeszcze 1% i niech coś takiego leci w świat. 3 osoby, zobaczmy jak nam pójdzie. I taką bitwą chyba mogę się z wami pożegnać. Dziękuję serdecznie oczywiście za oglądanie. Mam nadzieję, że zakończymy to Hydrą, na którym oczywiście tutaj mamy 2% i jest jedna strzęczka 1%. Więc zobaczmy, czy jest to oczywiście do zrobienia. Jak nie, to będzie delikatny Lipton, no będzie mi trochę przykro, bo jednak, kurczę, naprawdę fajnie tutaj mogliśmy ten odcinek z profitem zakończyć, ale no jednak, lubię podejmować złe decyzje czasem po prostu, nie? Więc pamiętaj, żeby, no jak ci dało, to po prostu sobie wypłać i nie graj dalej po prostu, żebyś miał fajnego skina i żebyś go nie stracił, tak? Tutaj taka złota rada od wuja, ale no właśnie, no...
wy się uczycie na moich błędach, tak? Właśnie do tego mogą one doprowadzić, że ze skrzynek za 2300 dostaniecie zaledwie tysiaka i żadnej chłopy Hydra. Więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, chociaż czekaj, no tutaj jak mamy jeszcze te 1000 zł, no to dajmy na to sobie, no wrzućmy chyba z dwie takie skrzynki z Hydrą, możemy sobie wrzucić, więc wrzucamy 2% i do tego jeszcze tutaj 1%, nie wiem, może to jakiś złoty strzał, 4 osoby underdog, może akurat komuś się uda zdobyć tą AWP, choć szczerze, szansa naprawdę minimalna. Wrzucamy bota raz, bota 2 i bota 3, no tutaj o dziwo i samo się nie wylasował, jest Alex, Emily i Michael, więc zobaczmy jak nam pójdzie, liczymy oczywiście, że boty tutaj tą AWP trafią, a jak nie, no to no, po prostu skończmy ten odcinek, tak? Dziękuję za oglądanie, widzimy się w następnym filmie i co? Nara!